Cześć, tu Ernest. Na życzenie kilku widzów zacznę pozdrawiać. W komentarzach zostawię koszyk na wasze prośby. A w dzisiejszym filmiku mam dla was kolejną porcję newsów z Fortnite'a. Ten sam użytkownik Reddita, który wczoraj wykopał z plików gry zadania na 7 tydzień sezonu 3, które widzicie teraz na ekranie, odnalazł także kilka wzmianek do prezentów. Wygląda na to, że gracze będą mogli wysyłać sobie nawzajem prezenty w postaci V-Bucksów, a może nawet skinów. Epic wspomniało o tej funkcji na blogu w poście Fortnite Battle Royale, aktualny stan prac, wersja 4, pisząc: a jeśli czujecie przypływ hojności, mamy w zanadrzu coś specjalnie dla was. Mrugnięcie. Jednak do dziś nie usłyszeliśmy oficjalnych wiadomości w tej sprawie. Ale w momencie, gdy to wejdzie w życie, na pewno przygotuję giveaway na V-Bucksy. A jeśli będzie można, to na skiny. Więc zostawcie suba z dzwoneczkiem, żeby was to nie ominęło. Kolejnym newsem jest to, że w Polsce można już bez problemu płacić używając kodów PSC. Do tego w grze pojawiają się już automaty i otrzymaliśmy też nowy tryb gry, Potężne Wybuchy 2.0. Podobnie jak w pierwszej edycji, walczymy przy użyciu tylko i wyłącznie broni wybuchowych, ale tym razem z dodatkiem rakiety kierującej. A w temacie broni zaszła znacząca zmiana. Duża część broni, kiedy stoimy w miejscu i celujemy, będzie miała 100% celny pierwszy strzał. Okej, to tyle z najważniejszych nowości. Ja dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.